Dziś poznamy łóżeczko Sofii. Przyjdzie do ciebie w wygodnej torbie podróżnej. Rozpinamy zamek i wyciągamy je z torby. Ułóż łóżeczko nogami do góry. Chwyć nogi i podnieś je po kolei. Odwróć łóżeczko i gotowe. Rozłożone w kilka sekund. Upewniamy się, czy nogi rozłożyły się do końca. Łóżeczko dla malucha gotowe. Na dole znajdziesz duży schowek na najpotrzebniejsze rzeczy. Łóżeczko ma funkcję bujania. Odchylamy płozy z obu stron na zewnątrz i gotowe. Materac możemy umieścić na dole łóżka. Odpinamy klamrę, zamek i układamy materac na dnie. Gotowe! W tej wersji pełni też funkcję kojca z wygodnym wejściem. Podkładki pod dnem oddzielają materac od podłogi. Dla większej stabilności materaca użyj rzepów pod spodem. Aby złożyć łóżeczko, odwracamy je nogami do góry. Nogę z oznaczeniem 1 ciągniemy w górę i kładziemy na płasko. Analogicznie postępujemy z drugą nogą. Tak złożone łóżko chowamy do torby i zabieramy ze sobą, dokąd chcemy.